Zajrzymy sobie dzisiaj do jednej z budek. Nie wiem, czy jesteście ciekawi, co tu się działo, ale jest problem z otwarciem. Zaraz zobaczycie dlaczego. Jeszcze klecanka chyba. Klecanki tu są. Klecanki nasze. Nie mogę tego otworzyć. Klecanki, co wy tu robita? Na zimę się szykują. Nie jest to ładny widok. No niestety muszę to rozerwać. Muszę sobie narzędzia zorganizować. Tego się tak łatwo nie da rozerwać. Na razie widać klecanki, tutaj same matki się pozbieramy na zimę. Ale wygonimy ich, to sobie znajdę miejsce ciekawe. Inne. Pozbierały się tutaj. Chyba za 6 ich. Na razie póki ciepło to jeszcze uciekną. A tam co tu widzicie, to są takie pasożyty, jak motylita u pszczół miodnych. Coś takiego. One tak się zablokowały tutaj, bo to jest normalnie otwierana klapka. Powinienem to łatwo otworzyć, ale niestety nie da się tego. One wgryzują się w to drzewo i przepoczwarzają się później. Dobra, teraz można zobaczyć, jak to wygląda. Wgryzły się w to drzewo. Ugryzione. I to są takie larwy. O. I jest ich cała masa tutaj. Cała masa wyprodukowała się, żywiąc się woskiem. Pozostałością po czmielach. Nie zostawiły nic. Tak przyroda. Niestety tak się tutaj... O, jeszcze jedna się została. Oderwałem ich. Kokon, no, rozerwałem i sobie wyszła. Tam jeszcze klecanki. Tam jest pozostałość po czmielach. Jakaś duża. Matka. Albo młoda, albo stara. Zaraz to wyrzucimy. Klecanki, wy to sobie uciekać. Zaraz ich wygonię. Uciekać. Uciekać, bo to jest nie dla was teren. Ja to sobie wyjmę. Chciałbym zobaczyć, co to za czmiela to. Chyba stara matka. No może nie młoda, tylko stara. To wygląda na młodą. Nie ma. Ale już głowy nie ma. Widocznie. Miele są puste w środku. No to wygląda. Dobra, bo mi tu klecanka idzie. Idź sobie gdzieś tam. Dobra, to mamy jednego. Przerywamy na razie. Tutaj są
Jedna chyba wygląda na starą, a druga na młodą. No i takie pozostałości po nich wydłubałem. Gniazda. Nie wiem, czy to kogoś będzie interesowało, bo to nie należy do głowa. Przyjemnych rzeczy. Któregoś mieli głowa. Pytanki uciekać. Sio. I to muszę wszystko o to oderwać. To co tu widać. Ja sobie to oderwię. O, o tak. Czułem się. Bardzo ciężko oderwać, bo to jest tak przyssane. A sami zobaczycie, jak to wygląda. To wgryzują się normalnie w drzewo. A! Ani tego róż. Trzeba było jakieś lepsze narzędzie. Razem z drzewem idzie. Nie da się tego. Źle mi trzymać. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Jak ja to oderwię. Najlepiej taką budkę spalić. O. Więc tak. Tak to wygląda, to co oderwałem, kto słabych nerwów lepiej tego nie ogląda, to nie jest przyjemny widok i tak to powyżerały. Wyżerają się w drzewo i zmieniają się. Niestety. Łatwiej mi to powiedzieć. Jak resztę. No dobra. To jeszcze pozostałości wyczyszczę. A z tym chyba będę musiał zrobić ład, bo wiadomo. Wyczyścić. Na drugi rok będą czmiele jeszcze w tym. Chyba, żeby nie, ale to... O. Dobra, to... I to jest budka taka... Nie wiem, jakie to ma wymiary. Musiałbym przynieść jakieś metrówkę, ale... No tak mniej więcej 25 na 30 wysokość 30. Spora ta budka, bo to nie jest taka malutka. Tak, one wolą robić większy, chociaż im tutaj tak dużo miejsca nie zajmuje. No to ich gniazdo to wielkości pięści niektórych czmieli, niektóre większe, ale budka dobrze jest, jak jest większa. Czym większa, tym lepiej dla nich. No dobra. Tyle. O, rozmazał się obraz.